Rybnik chce wybudować centrum przesiadkowe z wielopoziomowym parkingiem. Na razie jednak pomysł jest we wstępnej fazie realizacji, bo wraz z katowickim oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich miasto ogłosiło konkurs na przygotowanie koncepcji. Paweł Jędrusik. Centrum przesiadkowe wraz z parkingiem miałoby powstać w pobliżu siedziby rybnickiego ZUS-u przy skrzyżowaniu ulic Jankowickiej i Rejmonta w pobliżu centrum miasta. Teraz znajduje się tu płatny parking. Nowy parking miałby pomieścić do 500 samochodów. A dobry może, blisko do ZUS-u, na policję, do urzędu skarbowego, do biura dla bezrobotnych. Myślę, że dobry pomysł. Jaka nie będzie, niech się rozwija. Potrzebne będzie takie miejsce? No pewnie, że tak. Urzędnicy tłumaczą, że nowe centrum przesiadkowe ma powstać m.in. dlatego, żeby ograniczyć i częściowo wyprzeć ruch samochodowy z centrum miasta. W tym miejscu ma powstać w przyszłości centrum biznesowe. Już jest wiele instytucji, które korzystają z parkingów. Zapobiegłoby to wjazdowi samochodów do ścisłego centrum kolejnych. Moglibyśmy zostawić te samochody właśnie w tym miejscu, tak naprawdę niedaleko od centrum miasta, od ścisłego śródmieścia, a jednocześnie na tyle blisko, by właśnie w ten sposób to w przyszłości zadziałało. Konkurs, który Rybnik ogłosił wraz z katowickim SARP-em, ma na celu wyłonienie najlepszej koncepcji. Jego zwycięzca będzie też miał za zadanie przygotować projekt inwestycji. Sam konkurs ma na celu wyłonienie takiej pracy, która będzie się wpisywać w nowoczesne trendy, będzie ekologiczna, będzie atrakcyjna wizualnie i po prostu będzie takim atrakcyjnym punktem na mapie Rybnika, który przyciągnie też, który nie tylko będzie przydatny i funkcjonalny dla mieszkańców Rybnika, ale też żeby to była dobra architektura. Budowa centrum przesiadkowego miałaby zamknąć się w kwocie 40 milionów złotych. Na razie jednak jest za wcześnie, aby mówić, kiedy mogłyby ruszyć prace.